Mistrzostwem w konkursie drużynowym na skoczni Wiśle Malince Zakopiańczycy potwierdzili supremację w tej dyscyplinie. Zespół Legii Zakopane z Kowalem, Mądrym i Klimowskim wywalczył złoty medal. Dziś na przełęczy salmopolskiej rozpoczęły się mistrzostwa w kombinacji norweskiej. Grono rywali skromne, zaledwie 18 zawodników. Faworytami byli reprezentanci na Mistrzostwa Świata, oglądany Roman Groński i Stanisław Ustupski. Groński zwykle prowadził po skokach, dziś jednak w tej konkurencji lepszy był Stanisław Ustupski mimo upadku w drugiej serii. Jutro pobiegnie na 15-kilometrową trasę z numerem pierwszym i trudno będzie rywalom dogonić go na kubalonce.